Ja znalazłem miejsce w szeregu, a jednocześnie miejsce, w którym muszę sobie uświadomić, co jest po ludzku możliwe do zrobienia, a co jest po ludzku niemożliwe do zrobienia. Ja też tego uczę mój zespół i uczę także rodziców, że dochodzimy do pewnej cienkiej granicy. Po ludzku jest możliwe zrobić tylko to dotąd, a cała reszta, to po pierwsze, nie mamy prawa mieć poczucia winy, a jednocześnie ta cała reszta to jest pewna tajemnica naszej bezradności, bo ta bezradność często to jest związana z poczuciem winy, więc to poczucie bezradności, do którego, którego mamy prawo mieć, ale bez poczucia winy. I ja to w sobie muszę mieć i mówię personelowi, i mówię rodzicom, zróbmy wszystko, co po ludzku zrobić można. I to jest to wszystko, co po ludzku zrobić można. To są kompetencje, to są przymioty osobowe, to jest organizacja, to jest cała logistyka, która musi być optymalna, bo inaczej to, się, to udajemy opiekę paliatywną, a nie realizujemy ją, realizujemy ją kompetentnie. W 2017 roku udzielono ponad Ponad 100 tysięcy świadczeń pacjentom w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej przez 525 świadczeńodawców. Opieka paliatywna i paliatywna hospicyjna nad dziećmi realizowana jest też zgodnie z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem, który został wprowadzony uchwałą prezesa uchwałą Rady Ministrów w zakresie wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin wprowadzono zadanie opieka paliatywna i hospicyjna i celem tutaj tego zadania jest wsparcie rodzin dzieci z wadą latalną poprzez zapewnienie możliwości opieki psychologicznej rodzinie a i godnych warunków odejścia dzieciom z wadą latalną. Patrząc globalnie, kiedy mówimy o hospicjach, kiedyś były hospicja domowe i dla dorosłych i dla dzieci, a dzisiaj jesteśmy na poziomie pierwszych hospicjów perinatalnych, które mają swoje jasne, określone cele, które muszą być realizowane i trzeba im w tym pomóc, żeby optymalnie tej matce, temu dziecku, tej rodzinie y, pomóc. Są hospicja stacjonarne, mając świadomość, że hospicja stacjonarne to są przede wszystkim hospicja dla dorosłych, ale przecież dziecko z zespołem perinatalnego, które przeżyje, ten zespół Edwardsa, zespół Pato, czy każdy inny zespół z tak zwaną wadą letalną, musi mieć, Odpowiednią na bardzo wysokim poziomie opiekę w hospicjum stacjonarnym. Nie ma natomiast hospicjów stacjonarnych dla dzieci, mimo że w wymiarze opieki domowej są hospicja i dla dzieci, i dla dorosłych. Bo potem to dziecko, najprawdopodobniej, kiedy matka już nauczy się świadczyć opiekę nad swoim dzieckiem, właśnie pod opieką specjalistów oddziału stacjonarnego dla dzieci, dziecko idzie do domu, do swojego środowiska, które jest optymalnie najlepsze i rodzina, która ma Pospicium perinatalne, stacjonarne i domowe, i potem jest na poziomie grup wsparcia dla osieroconych, ma w istocie na poziomie jednostki czasu całościową opiekę we wszystkim. Czego nam tutaj brakuje? No, brakuje nam na przykład na poziomie perinatalnym. Jeśli ja konsultuję y, patologię ciąży w ośrodku referencyjnym w Lublinie i jest to 14 czy 18 tydzień ciąży, ja nie mogę opiekować się tą matką, kiedy jest moment decyzyjny, czy abortować, czy nie abortować. Yy, współpracować w ramach rodzaju perinatalnego, bo dopiero od 24 tygodnia ciąży, ja to mogę robić. Kluczowym problemem w opiece paliatywnej nad dziećmi jest przeniesienie całego działu opieki paliatywnej dziecięcej do pediatrii. To jest yy, kwestia kluczowa z uwagi na fakt, że są inne schorzenia w, w przypadku m, opieki nad dziećmi w porównaniu z yy, dorosłymi. Tym się te dwa działy różnią, czym pediatria od interny. To jest jedna kwestia. Druga. W przypadku postępowania z y, dziećmi w opiece paliatywnej bardzo istotne jest stworzenie standardów. Standardy y, umożliwiają postępowanie jednoznaczne w, w wielu kontrowersyjnych przypadkach. Poza tym pozwalają weryfikować efektywność tej opieki. A standardy powinny być ustanawiane przez ośrodki referencyjne. Ośrodek referencyjny powinien być powołany przez Ministerstwo Zdrowia na, na mocy rozporządzenia i na bazie takiego ośrodka powinny zostać stworzone standardy, które umożliwią skuteczną opiekę nad dziećmi. Podobnie jest w przypadku hospicjów perinatalnych. Odpowiednie stworzenie standardów opieki umożliwi, umożliwi postępowanie w bardzo kontrowersyjnych sytuacjach, jakby chociażby w sytuacjach odstępowania bądź nie od uporczywej terapii. I jeżeli słyszymy, że blisko 100 tysięcy pacjentów rocznie dorosłych korzysta z opieki paliatywnej i mamy świadomość, że oczywiście pewnym wycinkiem całej tej opieki są także dzieci, bo niestety i dzieci umierają i to jest blisko półtora tysiąca dzieci, którymi także zajmują się hospicja, to się okazuje, że ja pamiętam sytuację taką, gdzie jako wolontariusz na hematologii dziecięcej, a założyłem drugie w Polsce hospicjum dla dzieci po warszawskim, ja rozmawiałem z dziećmi, które mi mówiły, Filip, ja, ja chcę do domu. Marzeniem pacjentów często wielu, po wielu miesiącach pobytu na oddziale hematologii dziecięcej jest to, żeby być w domu. Więc stworzenie warunków spełniania czasami jednego z ostatnich marzeń, jakie dziecko ma, żeby mogło być w domu, się okazuje, że jest potrzeba. Przecież to wszystko wyszło oddolnie. To pacjenci prosili o to, żeby im pomóc, a w moim przypadku dzieci na hematologii, a my jako dorośli uznaliśmy, że to jest wyzwanie dla nas dorosłych, żeby, tą, żeby to realizować, bo jesteśmy w sytuacji, gdzie trzeba za tym dzieckiem podążać na poziomie jego potrzeb, mając świadomość, że są to ostatnie jego potrzeby często.